Zbuduj swojego chopera w olkuszu.pl. Twoje motocyklowe marzenie zaczyna się tutaj. Wprowadzenie do świata customowych motocykli. Marzenie o posiadaniu unikatowego chopera może stać się rzeczywistością, nawet bez konieczności łamania banku na fabrycznie nowy model Harley-Davidson. Zapraszam Cię do odkrycia fascynującego świata tworzenia motocykli customowych, gdzie każdy szczegół odzwierciedla indywidualny styl i osobowość właściciela. Inspiracja i planowanie. Zanim przystąpisz do projektowania swojego wymarzonego choppera, ważne jest sprecyzowanie swoich celów i marzeń. Czy to ma być klasyczny chopper, czy może bardziej nowoczesny design? Zainspiruj się, obserwując inne projekty na YouTube i wyobraź sobie, jak Twoja własna wizja nabiera kształtu. 3. Chopper Tuning w Olkuszu udowadnia, że budowanie własnego motocykla customowego nie musi być kosztowne. Wraki sportsterów i innych modeli są dostępne na rynku w przystępnych cenach, a lokalni artyści metaloplastycy potrafią stworzyć prawdziwe cuda, zachowując przy tym bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. 4. Proces tworzenia. Cierpliwość jest kluczem do sukcesu w kreowaniu własnego choppera. Proces ten wymaga czasu i zaangażowania, ale efekt końcowy jest bezcenny. Podążaj za swoją wizją, współpracując z profesjonalistami z Chopper Tuning, którzy pomogą Ci w każdym kroku tworzenia Twojego motocykla marzeń. 5. Podziel się swoją historią. Dołącz do społeczności entuzjastów customowych motocykli w Olkuszu i podziel się swoimi planami, doświadczeniami i pomysłami. Razem możemy stworzyć motocykl, o jakim zawsze marzyłeś i razem czerpać radość z motocyklowej przygody życia. Twoje marzenia zaczynają się tutaj. Chopper Tuning w Olkuszu to nie tylko miejsce, gdzie tworzone są unikatowe motocykle customowe, to także społeczność pasjonatów, którzy wspólnie podążają za swoimi marzeniami. Niech Twój chopper stanie się symbolem Twojej wolności i indywidualności na drodze życia. Strategie Sigmy, oto jak możesz zbudować swój pierwszy chopper w 4 krokach. Krok 1. Przygotowanie i planowanie. Przywieź bazę motocykla Sportster 1986-2003 na przyczepie do domu. Przeprowadź dokładną wizję techniczną, aby określić, jak chcesz, żeby wyglądał Twój chopper. Wybierz styl ramy, widelca przedniego, układu wydechowego, zbiornika, paliwa i tapera. Zdobądź potrzebne narzędzia i sprzęt do pracy. Dobra organizacja jest najważniejsza. Krok 2. Demontaż i ocena. Zdemontuj wszystkie niepotrzebne części motocykla, takie jak zbiornik, paliwa, fotele, błotniki i tapera. Sprawdź stan wszystkich istotnych elementów, takich jak ramy, zawieszenie, silnik, układ elektryczny i inne. Upewnij się, że są one w dobrym stanie i nie wymagają naprawy lub wymiany. Krok 3. Modyfikacje i personalizacja. Wybierz i zamontuj nowe części i akcesoria, które pasują do Twojej wizji choppera. Może to obejmować nową ramę, widelce przednie, koła, kierownicę, zbiornik paliwa, siodło, układ wydechowy, oświetlenie itp. Dopasuj elektrykę do nowego projektu, instalując nowe lampy, sygnały, licznik itp. Dodaj wszelkie personalizacje, takie jak malowanie, grafiki itp., aby nadać swojemu chopperowi unikalny wygląd. Krok 4. Testowanie i dostosowanie. Po zakończeniu budowy przeprowadź dokładne testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Sprawdź działanie silnika, układu elektrycznego, hamulców, zawieszenia i itp. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy, napraw je i dostosuj, dopóki chopper nie będzie działał tak, jak powinien. Po zakończeniu testów i dostosowań ciesz się swoim nowym chopperem i radością z jazdy. Pamiętaj, że budowa choppera to proces, który wymaga cierpliwości, precyzji i zaangażowania, ale także może być niezwykle satysfakcjonujący. Upewnij się, że przestrzegasz zasad bezpieczeństwa podczas pracy nad swoim projektem i ciesz się procesem tworzenia czegoś wyjątkowego.